Dzień dobry, wieczór wszystkim z tej strony Szalona Pletka i dzisiaj sobie zagramy w Morrowind i klasycznie jest ze mną Rewest. Cześć. I ogólnie sobie teraz będziemy dokańczać tego. Z magami. No, wątek z magami i ten. Outlander, what do you want? Na chwilę do... Dobra. Awans. Gildia magów docenia wykonane przez ciebie obowiązki, ale nasze wymagania, które musi spełnić przyszły czelodnik, są dla nas zbyt... Jakie wymagania? No, wymagania. Akceptuję jedynie kandydatów, których inteligencja i siła woli są na odpowiednim poziomie, a... Że... Nie, koniec. I... Zostałem rodzicą. No. A właśnie miałam zrobić u niej ten... Ogarnąć u niej te jej kartki całe. Te, co ogarniała z te grzybki, kwiatki i inne różne takie bzdety. A ja tego w poprzednim odcinku nie zrobiłam. Zaczęłam, ale nie skończyłam. Okej. Gdzie jest dziennik? Tu jest dziennik. Miejsce... Gildia Magów. Skradzione raporty Adjira powiedziała mi, że jej raporty opisujące grzyby i kwiaty Vanderfell zostały skradzione. Adjira podejrzewa, że to sprawka Galberii i muszę poszukać raportów na terenie tutejszej Gildii Magów i zwrócić je Adjirze. No. Musisz tutaj poszukać. Dałem przycisk. A dziennik kliknij. Anuluj. Dziennik zamknij. Nie wiem, pogadajmy o tym z innymi. Może i też. Na dół. Nie wiem, może o zakładzie tym Galvadir na samym dole. O! To nie te drzwi. Nie, to mnie nie dziwi. Can you ask your question quickly? I must be going. O skradzione raporty są. O, dobra. O nie, nie pytaj mnie, nie, nic nie widziałam. A, przekup ją. Aha, czyli możliwe, że coś się tam... Perswazja. 100 sztuk złota? Ten pimpek bojowy nie kupi mojego honoru za złoto. Dobra, 100. 500. No, dobra, dalej. O! Jeszcze 100. Okej, okay. No dobra, już. Nora. I spytaj się wtedy. Żaden pimpek bojowy nie kupi moich skradzione raporty. Mogę to powiedzieć tylko komuś, komu ufam. Widziałam, jak Galberity weszła i ukradła te raporty. Jeden z nich znajduje się pod sekretarzykiem w sypialni. Zaraz za drzwiami. Nie wiem, jednak co zrobiła z drugim. Okej, okay, czyli... Najpierw po jeden. Czekaj chwilę. Znajduje się pod sekretarzykiem... Co? Pod sekretarzykiem ten. Na samej górze? No, w jej pokoju chyba. Się skacze. No, zapomniałam. Kurde, to jest ten. Ale weź się go spytaj o to. Dzień dobry. Na samym dole. Oczywiście, że nie. Czy sugerujesz, że okradłam koleżankę z gildii? Nie. Skąd? Koniec. Nie, dalej w ogóle. Dobra, poczekaj jeszcze stąd. Bo tutaj jestem po... No tu jest jej ten. Musisz wejść do jej pokoju, czy jak? No, możliwe. Myślę przynajmniej, żeby tam wejść, nie? No to dobra, wejdź tam, zobacz. Najwyżej cię wygoni, nie? Ja ją szybciej wygonię, Igza. Nie, to jest Balmora. Myślałam, że coś. O, tutaj może. To jest Balmora. Możliwe, że tutaj jest. Wiesz? A ona tu stoi. A, to jest sekretarzyk może. No. Dobra, to... Nie, to jest z zapasami, to nie... Poczekaj do nocy, może pójdzie spać i... 9 rano, to... A no, może... Czekaj. Tak, z 7 godzin. Zobaczcie sobie po. Nie. Kurde, stoi jeszcze tam. Jeszcze raz. Z godzinę jeszcze? Może? Nie. Do wieczora musisz. O, dobra.
ty kobieto, nogi cię nie bolą od takiego stania? Okej. O nie. No aż tak to nie. Ona tam ciągle stoi. Ej, chyba mam pomysł. No. Pogadaj z nią. Now where did I put that? Przekup ją. No. Wysłać ją. Więc za stówę. Cóż, szalona Fredka, skoro ona nalega, że nie odmówię. Okej, teraz się spytaj. Dobra, już, wystarczy. Pytaj się jej. Tak, ukradłam raporty i w dodatku wcale nie... Już nie wstydzę, jeden z nich ukryłam pod sekretarzykiem w sypialni, a drugi jest między workami, w których przechowywane są składniki, ponieważ Ajira potrzebuje twojej pomocy przy odszukaniu składników. Nigdy nie znajdzie raportu. On powiedział ci, gdzie jest. Jeden i drugi, dobra. Czekaj. Jeden z nich ukryłam pod sekretarzykiem w sypialni. Sekretarzyk w sypialni. Tam jest sypialna na dole. No, a drugi jest... Między workami? Czyli w jakichś magazynach. Dobra, pierwszy, czyli jest ten. No dobra, gdzieś. Sypialnie. Sypialnie? No, to są sypialnie. O, są. Tak. Tak, to jest to. Zabierz. No. Zabierz? Drugi jest gdzie? Ona mówiła? Jeszcze jest drugi w magazynie jakimś. To idź tam, magazynu. To nie jest magazyn. Ale warto było zobaczyć. Nie jest magazyn. No tutaj przy Adżirze na pewno nie schowałem. No, na pewno. Gdzie oni mają magazyny? Oho! Czasem opłaca się przekupywać no. Osoby, żeby ci coś powiedziały. Najlepiej pójść... No. Piąteczka. Dzień dobry. Welcome, friend. Tak. Tak, oto one. Czy Ajira dostanie raporty? Tak, w tych raportów potrzebuje Ajira. Ajira, dziękuję ci, szalona Fredka. Ajira zawsze jest twoją przyjaciółką. Ajira ciężko pracowała, aby zrobić dla ciebie te mikstury. O! Doskonała tarcza mrozu, doskonała tarcza ognia, doskonała tarcza błyskawic. O! Doskonała absorpcja magii, ale kozak mikstur. Szkolenie? No cię może szkolić w zaklinaniu alchemii. Właśnie, ja bym trochę poszła w alchemię. Ale... Okay, bo no. Musisz i tak rozdysponować swój poziom. No... Ten czy... Wskaźnik inteligencja. Na razie nie, bo jesteś... Wiesz... No. Co ja bym zrobił? No. Czarne góry. No i... Ja... Nauczył się w gildii wojowników. No. Bo ile ci brakuje do... No już mamy, a ja chcę sobie jeszcze trochę tak, ten... ale musisz, żeby, podbić. Wiesz, podbić sobie ciężki pancerz i no. Coś na życie i siłę, wiesz? Siłę po to, żebyś dźwigała, nie? No, wiem o co chodzi. Idź sobie do gildii. W ogóle spytaj się jeszcze o inne rozkazy. A no właśnie. Dzień dobry. Terminator nie znajdzie u mnie pracy, porozmawiam... Awansie. Gildia magów docenia wykonane przez ciebie obowiązki, ale nasze wymagania, które musi spełniać przyszły czarownik, są dla ciebie zbyt wysokie. Wymagania. Akceptuję jedynie kandydatów, których inteligencja i siła woli są na odpowiednim poziomie, a ja nie mam odpowiedniego prawdopodobnie poziomu. Koniec weź. No. Pogadaj z Ajirą, może ona coś będzie wiedziała. I uważanie. Hit. Ciekawy turysta. Dzień dobry. Szalona Fredka jest dobrym przyjacielem Ajiry. Na samym dole może. A co ona tam chce? Jakie tam... Ona nie chce... Szkolenie? Jakie tam szkolenie możecie zaoferować? Zaklinanie, przywołanie i alchemia.
A, bo na inteligencję i tym podobne musi być na... Do, no, nie? No. Inteligencja i co jeszcze? I siła woli. A ty, zobacz, czy przywołanie to nie siła woli. Inteligencja, a zaklinanie? Inteligencja. Nie. Dobra, czyli zaklinanie pójdź. Jeszcze jeden. Dobra. I teraz pójdź do nim, do kogoś na górze i naucz się kogoś od kogoś siły woli, w sensie. Wiesz, umiejętności, która... W ogóle nie? Siła woli, dobra. W sumie to najtańsze, wieś, nie wiem, zniszczenie. Zniszczenie na samej górze. How interesting. Jeszcze jedno. A tourist. Mhm. I idź rozdysponować punkty. Baba znikła? No tutaj jest. Idź rozdysponować jeden chyba ciężki pancerz czy coś, żeby mieć... No. Wiesz. Atletyka też chyba będę miała trochę. Dobra, i teraz pójdź do dziedziny wojowników. Co mi powiem? No. Czekaj. Dzień dobry. Szkolenie? Szkolenie... To tak. A ktoś inny czegoś innego cię uczy? Okej, okay, a tamta z tyłu. Do you have something to say, Ork? Żeby to nie było. No. Dobra. Siła. Na samym dole. Długie ostrze. No dobra, pójdź. Jeszcze raz. Kolenie. Dobra. Dobra. Słuchaj, jeszcze jakie współczynniki ona tam wytrzymałeś teraz? Inteligencja i siła woli. Tak wiem, ale teraz jako wojownik potrzebujesz... Czekaj. Jako podwojownik... Broń wybuchowa, ciężki pancerz. Dobra, wiesz co, idź sobie rozdysponuj. I spać, w sumie. Poczekaj moment. Do niej zagadam jeszcze. Nie będzie ci miała. A tymczasem możesz udać się do Ajiry, z pewnością znajdzie dla ciebie parę... Drobnych prac. No dobra, dobra. Koniec. Idź rozdysponuj. Lecimy sobie, nie śpimy. Chyba będzie teraz... Tam, będziemy sobie siedzieć w ten... Odpocznij. Odpocznij. No i tak, słuchaj. Siła, będzie. Inteligencja. No. I może szybko... Siła woli, bo oni chcą jeszcze, nie? No. Dobra. Dobra, niech będzie. Trochę boli, ale niech będzie, wiesz? Możesz się tak łaskawie przesunąć. Dobra, poczekaj, aż ona przejdzie. Albo te kliknij. Poczekaj. Jeżeli nie będą chcieli, to kij jej w dupę, wiesz? A. Odeszła. Do Algiry albo tamtej. Szalon... Dobra. Przywyklej do duszy. No, tak, Ajira, dziękuję ci jeszcze raz. O, jest. O. Obowiązki. O, jest. Ja nie może na razie poznać, powiedzieć, że kiedy dotrzeć do rangi czarnoksiężnika. O. Może mieć kliknij. Aha. Odari? Odari to rzeka, która przepływa przez osadę Balmora. Dostatecznie dużego... Dobra, no. Koniec. Jeżeli on będzie chciała, to... No. Dobra. I będziemy gdzieś indziej szli pod względem ten. Dobra, był telewani. No. Awans. No tak, będzie chciała. Obowiązki. Kliknij wymagania. No. Wymagania. Aha, dobra, czyli ona cię nie chce jeszcze. Taki jej w tyłek. Idź do rodu Telwani, nie? Teraz pytanie, tam jest? Tam jest gdzieś. Tu musisz tędy przejść. Idź tędy. No. Jeszcze. Tu? Schodami. Dobra. Trochę boli chyba, bo źle rozdysponowaliśmy punkty, nie? Oj tam. Dobra, mam nadzieję, że nic się nie stanie, raz, nie? Tędy. Zobacz, któryś... To nie jest ten... Rady Klalu, no. Przyda się trochę. No i tutaj. Dzień dobry. Jestem... Nielo... Towaryn...
prowadzę nasze sprawy w mieście Balmora, gdy członkowie Rady Halu są w podróży w praktycznie przez cały czas. O co aktualnie wydanie Żółtej Księgi Rodu Halu? Dzięki niej dowiesz się, kim są obecni członkowie Rady kontrolujący ród Halu i gdzie mieszkają. O, czyli będzie ci poradnik, gdzie są. A. I będziesz miała szukać. Od niczego, dobra. No, czytaj. Gracius Curio. Jakiś pimpek, oto osoba, do której należy się zwrócić w tej sprawie. Zajmuje się on posiadłości przy głównym placu Sref. No, tym czymś. Prędzej niż inni członkowie Rady Chlalu przychyli się do swoich próśb, niezależnie od ich treści. Czasami potrafi być bardzo ekscentryczny, jednak jego słabości można w prosty sposób wykorzystać do manipulacji. Mieszka przy placu Halu w Vivek. Gra ci czcionkę lepszą? Nie. W jakim... Będzie tu jakieś zadanie, ewentualnie odesłała cię do Vivek. I will listen, Outlander, but make it quick. Nie. Poczekaj. Przeczytaj to. Zamknij. Nie zabieraj, bo to pokaże. Can we hurry this along? Witaj w mieście Balmora. Dobra, zobacz, czy ma stanie jakieś na dole. Spalone mi. Nie, koniec. Aha. Koniec. Co i iść na górę jeszcze zobaczyć? Witaj, obywatelu, jestem Blonar Andari, to miasto nazywa się Balmor. Nie, jakiś random ten. Ty. Może cię w czym szkolić, zobacz. Szkolenia. Jaki pancerz skradania się krótko. To jest bardziej pod kadżity. Coś mi się wydaje. Nie, to jest bardziej pod łuczniki i zabójcy. No. Pogadaj z nim jeszcze. A, dobra. Dobra. Czyli już stąd. Handel? Odsłali cię do Vivek. Anuluj. Czyli zostaje ci tylko iść wątkiem głowy. No. Musisz znaleźć takiego dom Kajusa Kosadesa. Miała oznaczony to na mapie. Sedesa muszę znaleźć. Ojeju. O, tu jest nawet chyba. Sedes! Trenę. Weź mapę. Okej. Co? A, i on jest tutaj. Gdzie? Tutaj. Jest trochę. Aha. Trzeba se lecieć przed siebie. Kurde, nie, moja wina, że się przyzwyczaiłam do E. Jeszcze jest ciekawe. Pieniądzki się przydadzą. Zamknij. Skrzynka przyda się. Właśnie, jeszcze Frytka pokaże wam, jak robić miksturki teraz. Ale teraz jak ja chcę dojść do wątku głównego. No ale możesz chwilę im zrobić. Dobra. Miksturki. Na szybko. Kupiła młynek w... Jaki młynek? Moździerz. Moździerz w Sejdanin. I łącząc składniki może sobie wytwarzać, nie wiem... Miksturki jakieś. Nie chodzenie po wodzie. Weź kondycji coś. No. Kondycja. Okej. Okay. Jeszcze coś. No. Mięso krabów. Nie udało się. Udało się. Jeszcze raz. Nie udało się. Dobra.
mniej więcej tak jest tworzona. Dobra. Dobra, teraz... Za tym. Tu? Say what you want or go away. Jeszcze gdzieś... Mapa. Gdzieś tutaj będzie jego dom. Tu? No gdzieś tu, a weź wyżej. Ten kwadracik, wyżej. Wyżej. Niżej. No jest. Widzisz? Znalazłaś. To ten, kolego. Dzień dobry. O, książka. Przeczytaj pierw książkę. Zamknij. Come on, I haven't got all day. Dobra. Tak. Przeczytaj. Co takie same... Kanius Kosades, ale co zrobisz? Rozumiesz, mówiąc, że kazano ci zgłosić się do Kosadesa, o czym ty mówisz? Zgłosić się do Kosadesa, tak? Twierdzisz, że nazywasz się Szalona Fredka i kazano ci zgłosić się do mnie oraz dostarczyć pakiet dokumentów, pozwolisz, że rzucę na nie okiem. Spoko. Tak bardzo ciekawe napisano tu, że cesarz życzy tobie, bym cię przyjął na nowicjusza w organizacji Ostrza. Oznacza to, że będziesz wykonywać moje rozkazy. Na pewno chcesz je wykonywać, Szalona Fredka. Nie, kurde, nie chcę. Świetnie, witaj w naszej służbie. Oto nowicjusz Szalona Fredka, ale należy teraz do organizacji Ostrza. Jesteśmy oczyma i uszami cesarza w odległych prowincjach. Możesz korzystać z mojego łóżka. Dzięki za pozwolenie. Jeśli będziesz potrzebować odpoczynku, ale trzymaj się z dala od moich rzeczy, chyba że ci pozwolę. Jeśli zechcesz, nasi nauczyciele Bractwa Ostrzy udzielą ci wskazówek i treningu. Jeśli nie, jednak ci się śpieszy, mogę od razu ci wydać rozkazy. Dobra, rozkazy. Wystarczy jeden rzut oka na twoją osobę i od razu widać, że masz ogromne doświadczenie. To może być twoja przykrywka. W tym mieście jest więcej poszukiwaczy przygód niż pełne łaża. Aby uniknąć zwracania na siebie uwagi, musisz trzymać się od tego wizerunku w każdej chwili. Możesz ode mnie otrzymywać rozkazy. Rozkazy. Chcesz rozkazy? Świetnie. Porozmawiaj z człowiekiem z nazwiskiem Antabolis. Jego siedziba jest Gildia Wojowników w Balmorze. Zapytaj go o tajemniczy kult neperiański i kult szóstego rodu. Najpierw czeka cię mała przysługa, dla mnie prawie uciążliwa, ale zrób to potem. Wydobądź Anabolisa informacje i zgłoś się do mnie. Spoko. Tak na marginesie. Co? Asprat studiuje, jego specjalizacja to historia Morrowind. Skorzystaj z okazji, by się czegoś nauczyć. Mamy też jakieś księgi historyczne. Proszę bardzo, możesz z nich korzystać. Nie ma czasu uczestniczyć w tworzeniu historii. Jest zupełnie jej... Jeśli zupełnie jej nie rozumiem. Historię mogę więc spytać. Polecisz do Gildii Wojowników, nie? No. To jest cel. Ojej, jak ciemno. Ale ładna niebo jest. Grałem moda. No. Znaczy, zrobiłem... No. Ojej, ciemno też jest tu. Przestara, no. Czekaj. O, dobra. I lecisz do Gildii Wojowników. Szukasz gościa. O. Akrobatyka mi wzrosła. Wzrosła, no. Wzrosła? Tak, wzrosła. Jak ci się podoba? No, Stonks jest.
Ja już jestem chyba już po piątym nagrywaniu odcinka na chwilę obecną. Czy szóste. O, już w ogóle zapamiętałeś, gdzie jest Gildia Wojowników. No tak, plus minus. Jedną stronę. Duże z tyłu. No. Nie wiem, jak ci się gra nudno? Nie, jest okej. Większość zapewne to dziwi, dlaczego grasz w Morrowinda. Kiedyś powiedziałeś, że nie lubisz. No. Podpytaj o tym gościa Morrowinda. Nie ma tutaj. Taka osoba może? Kult? Kaplica kultu... Nie. Podkrężycowy. Koniec, on istnieje. So, where a ty? Gościu jest w stanie ci dać rozkazy tamten. Który? No tamten, skrywałeś teraz. Kolej, zim szybko. Dobra. Siema. Widzisz tam na dole rozkazy, na dole. Widzisz? Na samym dole. Ano. Zarządca gildii w mieście Balmore. A. Dobra, i podpytaj od tamtego gościa, jak on się nazywa. Zadania są. Antabolis. Dobra. Koniec. Wiesz, gdzie on jest? Bo ja wiem już. No gdzie? Koniec. Lecisz na dół? Gdzieś tam trenuje w takich... Jeszcze. Drzwi. Tutaj będzie. Dzień dobry, szalona Fredka, a więc pracujesz z Kariusem, tak? Karius chce pewnie informacji, oczywiście coś za coś potrzebna mi najpierw przysługa, potem powiem ci to, co chcesz wiedzieć, przysługa. W pobliżu znajdują się te Dwemerowe? Co to jest, kurwa? Dwemer. Jest taki... Ruiny, no. A, ruiny zwane jakieś tam, musisz się tam udać i znaleźć mi niewielką kostkę z kolistym wzrokiem i kilkoma znakami po jednej stronie. Jest to DB. Dobra. A, dobra. Kliknij też na tą nazwę Agerhaty, żeby... Gdzie to są? Wyjdź z miasta na południe i mi pomóc. Czekaj, bo ja tutaj, kuwa... Ale nie słychać cię, jak ty grozisz. Bo ja muszę się bardziej przybliżyć, żeby się rozczytać. Wyjdź z miasta na południe i mi pomóc, przy którym zatrzymuje się łazik. Przy drogowskazie na rzeką Odaj. Aha. W zasadzie kaldera, czyli jakbyś miała w stronę kaldery iść. A, dobra. Zaraz na prawo, kumo. Dobra, ewentualnie możesz i odkliknąć i... Jest? No. Wiesz ci, gdzie to jest? No? O, jest, no. No. Kiedyś nie wiedziałem. A teraz już wiesz. Napałem, musiałem, albo z neta. Serio? No. To leć. Twoja główna misja, nie? Nie otwieraj, nie ukradaj swoich. Bo to można wylecieć z gildii. Serio? Tak. Ja pierdziłam. Poza tym nic jak nie mają tutaj nic ciekawego, wiesz? A. No i dobra. Brandy. Na południe mi pomoc, przy którym zatrzymuje się łazik. Czyli tam gdzie... Tam. Tam ze strony, tam jest południe. Bo jak klikniesz mapę... Czekaj, tam gdzie jest łazik. Tam jest łazik. Nie. Tam jest łazik. Mhm. Ja mam lepszą orientację od ciebie, kochanie. Przepraszam, no. Znaczy, im będziesz bardziej normalnie zwykle biegała, bez skakania, tym szybciej nabije ci się atletyka. Serio? Tak.
Nie idź łazikiem. Nie możesz tam łazikiem dotrzeć. Ale szybciej chcę tego. No ma fajne nóżki. Łazik. Bierze cię. No widzę. Ale fajny ci smok. Trzeba przyznać. Dobra. Nakryłem się, zatrzymałeś. Zatrzymuję się łazik przy drogowskazie, że podaj te rzeczy. Na północ. Dobra, czyli idziesz prosto. A. Bo tutaj jest jakaś rzeka, nie? No. Faktycznie. I to jest przy osadzie Caldera, czyli... A co to jest? Balmora. Napis, wiesz? A. Okej. Okay. Spoko. Zostaw, już wszystko tutaj zebrałaś. Po drodze, wiesz? Wszystko. A ja wolę ten. A ja wolę, ja bolę. We. Teraz szukaj na drogowskazie. Pokaż mi, jak teraz drogowskazy wyglądają. Bo nie mieli okazji zobaczyć. Okej. Pokaż mi, jak wyglądają teraz znaki. Caldera. Czyli w tamtą stronę. A na Calderę muszę się ten kierować. Kliknij, zobaczyć. Chyba. Na Caldera. Skręć na północ ku osadzie Caldera i zaraz na prawo. Czyli... tutaj. No. Prosto cały czas. Tam jest w ogóle jakiś znak znowu. Molag Mag. Tędy, nie? No. Molag Mag. Co tam jest? Tam są dwemerowe ruiny. A. Do których jeszcze... A nie, teraz będziesz do nich wchodzić. No właśnie, teraz. Brawo. Zapisz sobie, bo to bandyta. F5. Będę klikać F5. O nie! To gówno latające, co ci opowiadałem. A no. Zobaczymy, co potrafisz. No dawaj. Figo, bo to mag jest jakiś. Mój wredny. A. Uważaj. Bierz szkieleta pierwszy. Dobra, teraz tego dzioda. Prawie! Uciekaj! Prawym kliknij! I użyj na siebie miksturki uzdrawiania. Czekaj, gdzie jest uzdrawianie? Masz mikstury po lewo. No tam gdzie osobowości. O, magia. Która przywrócenie zdrowia. Czekaj. To jest kondycji. Aha, potrzebuje się tak kondycja, bo masz 0. Teraz przywrócenie zdrowia. Kondycji. Zwinności to nie. Nie, to jest przywrócenia, więc będzie niebieska taka. Czy tam taka szara, coś takiego, no. Flin nie, grif nie. Many. O, zdrowia. No, weź jedną. Dobra, nawet jak weźmiesz... No dobra, jedną musisz, no. No i teraz spróbuj. Odkliknij i spróbuj go bić. Się regeneruje stopniowo, to nie jest tak, że cię leczy cały czas, wiesz? Dobrze. Okej, jakoś... Ale patrz, jak przeżyłaś. Jaki fart miałaś. Jakoś go zbugowałam. Dobra, weź go Kirys. Nie, bo masz trochę całość. Trochę masz. Utwórz sobie trochę miksturek w alchemii. Czekaj, Wyjdź ogólnie z tego i stwórz sobie. Jezus. Coś sobie tam postwórz, nie? Kondycji może, no, bo po dupę dostajesz trochę kondycją. Solny ryż. No. Jajo kwama. Jeszcze coś. Duże jajo kwama na pewno. Albo mięso kraba, cokolwiek. Ale potrzebujesz kondycji teraz. Klikaj cały czas. No. Chleb. Dobra, i zobacz, czy już masz miejsce w ekwipunku, żeby cię, wiesz. Dobra, masz miejsce, to twórz.
Bo masz coraz więcej miejsca ekwipunku, jak tworzysz miksturki. Mhm. Stwórz jeszcze jakąś miksturkę. Nie po wodzie, nie. Może coś z tych mokradłowców, coś takiego. Kondycję stwórz. To jest jakby kondycja, kondycja musi. No. Zdrowie. W tej kondycji, tak. Na samej górze pewnie będzie. Gdzieś od samej góry, wiesz? To jest. Wiem co... Draga. Teraz coraz częściej udaje ci się tworzyć te mikstury. No. No dobra, przywrócenie siła i zobacz, czy masz coś jeszcze na siłę. I stwórz jeszcze, dodaj jeszcze jakiś efekt. Wyleczenie z paraliżu może. Ciekawe, czy wyjdzie. Dobra, spróbuj. Musisz wpisać swoje imię. Znaczy imię miksturki. Ja pierdzielę. O nie. Nie, mikstura w lecie adoracji się nie udała. O nie. Dobra, no weź sobie ten żelazny kilet do sprzedania będzie. Trochę ciężki. Nie, wiesz co? Jeden żelazny kilet wypierdziel. Gdzie to jest? To jest. Jak ja... A wiesz co? To... Stan. No zepsuty, ty masz jeszcze działający, to wyrzuć. Oddaj mu. Szane buty. Ale nie. Mały, to nie. Zamknij. Jest już, jest okej. Okay. No i zapisz sobie w piątką. No. Przeszukuj sobie. Monety. Myślę, że nie możesz tak brać o tak, o. Jak coś tu już kliknij, weź wszystko. Będzie ci dwa razy prościej. Sporo złota. No. Sól ognista, obniżenie zdrowia, nie? No bo dobra, możesz to sprzedać. Zapisz sobie, bo tu będzie coraz ciężej. A, taka ciekawostka, nie zauważyłem. Ten pokrętło, musisz kliknąć, żeby ci otworzyło. Kiedyś nie wiedziałem. Okej. Okay. I wejdź tam, bo to się zamyka. Nie, wejdź tam po prostu. Okej, okay, teraz. To są ruiny dwemerowe. Tutaj można znaleźć takie monety, które są bardzo dużo warte. Zapisz sobie, bo tu ma być trochę przyps. Ciężko, bo tu będą gnojki i różne takie... Gnojki. Mhm. Trochę tu ciemno, wiem o tym, ale no takie... O, ktoś tam jest. O, walcz z nim. Ojeju, ile masz HP? Co? Kurde, ale przyps. Kręć się jak gówno w szerembli. Okej. Okay. Zabierz mu pieniądze. I zobacz, czy ma coś jeszcze warto... Bardzo warte tego. Dobra, kliknij te. I odpocznij do zdrowia. Do wyzdrowienia. Aha, czyli musisz jeszcze na samą górę iść. Czy wiesz, o co mi chodzi? No wiem, wiem. Chyba ten dzień się nie wracasz. Cheat. Uciekaj. Nie, nie bij się z nim. Zobacz, ile masz HP. Uciekaj. Do góry. Dobrze ja idę? Tak. Bardzo dobrze idziesz. Musisz spierniczać jak najszybciej. O nie. Złowroga muzyczka. O, skrzynkę minęłaś. Okej, okay, tutaj się prześpi. O, tylko Oblivion, tutaj nie wyjdą. Aha, bo muzyczka gra. No. To oddal się za most. Nie! Cofaj się! Chcę się... O, udało ci się skrzykacza zabić. Brawo, myślałem, że zginiesz. Ja nie zrobię! Dobra, kliknij F5 i się prześpi. Aha, nie możesz. Zobacz, czy na górze tego więcej będzie wiemy. Nie ma, na szczęście. Zobacz, ile masz kawę. Aha, już tak. Się tam uśmiechał.
Hello there. Ale dobra, nie. Idź pan w pyry. Dobra. Przejdźmy się teraz, spróbuj. Tak, do wyzdrowienia. Co jest? O nie, twój sen został przerwany. Nie. Użyj mi... Kurde, Bella. Tak, wczytaj. Gościu z Mrocznego Bractwa, wiedziałem, że tak będzie. Okej. Dobra, spróbuj teraz. Ej! No wczytało ci przed snem. Ej, ja mam ten pierścień wyleczaj... No, kliknij. Dobrze, masz go. Ale on już na większym etapie... Klikaj, cały czas klikaj. Chyba go trzeba już oddać temu Fargotowi. No. Już nic nie działa. Dobra. Czemu klikłeś sobie kapsoka? Nie. Wiesz co? Poczekaj sobie, do wyzdrowienia. Musisz, no. Już. Czekaj. To jest losowe, jeżeli pojawi się jakiś stworek. Nie, odnajdzie, wiesz. Kurde, cofaj się i bij. Tak jak teraz, bo on ma krótkie ostrze. Cofaj się i bij. Tak jak teraz. Jakby nie pozwól mu podejść do siebie. Wtedy będzie kijowo. Dobrze. Ej, chyba dobrze, że poszliśmy w halabardy, co? Kurde, Bella. Ale cię zarąbał. Aż mnie pacha zaswędziała ich za... Dasz mu radę? Ja nie dam rady. Proszę mnie. Dobra, spróbuj teraz znowu. Dobra, te. Czekaj sobie... Tam. Albo poczekaj godzinę, nie do wyzdrowienia, tylko godzinę. O fuck. Czekaj. Czyli znowu tutaj ten gdzielec, no. Weź sobie zmienisz poziom trudności na chwilę. Żeby tylko go zabić. Nie masz szans z nim. Ja nie mam szans. Się wydaje, no. Gościu bije cię jak ojciec pasierba. Użyj miksturki. Prawy? Użyj miksturki leczenia. Przywrócenie nie kondycji, tylko przywrócenie zdrowia. Magia. W magii będzie. Nie kondycji, zdrowia. Na prawo masz. Jeszcze wyżej. No to jest to. Przywrócenie zdrowia, na dole. O, to jest to. Ale żeś zepsuła. Dobra, okej. Okay. Kliknij. Okej, okay, to ci zużyję tylko... Dobra, na razie jedno, no. No, i o prawym szybko i uciekaj do tyłu. To cię leczy teraz. Widzisz? O, fuck. Kupi kamień. Wylecz się znowu. O, shit. Nie, jak to wygrasz, to jesteś boginią, nie? No, cofaj się. Kurde, Bella. Daj spróbować. Nie! Dobra, okej. Okay. Spróbuj jeszcze raz. Czekaj. Do zrobienia. To bractwo jest tak irytujące, nie? No. Ej, nic się nie stało. No i fajnie. Jej, nareszcie, czyli trzeba... Czyli to jest losowe, jak chciałem. No. I miałeś totalnego pecha. No, niestety. Dobra, weź kamerę do ziemi. Albo bym sobie już skończyła może ten odcinek, co? Chociaż wejdź sobie do tych ruin. Co zrobiłaś w tym odcinku? No, zrobiłam... Już zaczęłam tam chyba tego questa. Leciałam tu, zrobiłam tam... Ajirę całą. Nie? Ajirę jeszcze w tym odcinku zrobiłam. No. Dobra, skończę. Faktycznie dzisiaj fajnie zrobię. A, znowu muszę. Dobra, sobie w sumie tutaj zapiszę. W środku już, w środku. Nie no, ja bym wolała nie ryzykować się w środku. Dobra, okej. Okay. Z tym save'em. Zapisz... Zapisz jako... Kodem. Cici. Już wiadomo, o kogo chodzi, XZ. I dobra. No. No to ten, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego odcinka. Klasycznie był ze mną Rewes. Hej!